Rozdział drugi. Laodycea jest oceniona. Część pierwsza. Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich. Te dwa teksty są kluczem do zrozumienia poselstwa Chrystusa skierowanego do Laodycei. Jest to najważniejsza część i jeśli brakuje nam zrozumienia tego, co On mówi do nas w tym liście, to musimy wyraźnie określić, co On mówi do nas w tych dwóch wierszach. Powodem, dla którego są one tak ważne, jest to, że te wiersze są Chrystusową oceną duchowego stanu Laodycei. Cała reszta tego listu opiera się na tej ocenie. Dlatego, że ta diagnoza jest tak ważna, poświęcimy jej cały rozdział, a następnie zbadamy ten list. Wierny i prawdziwy świadek rozpoczyna swoją ocenę Laodycei od słów: znam uczynki twoje. Co to znaczy? Jezus nie mówi o naszej kościelnej aktywności, nie odnosi tego do naszych szpitali, uczelni, wydawnictw, sierocińców i przytułków. Mówi ogólnie o naszych duchowych czynach, jak o naszych indywidualnych zachowaniach, naszym działaniu. Jeśli nasze duchowe zachowanie jest złe, wtedy działanie instytucjonalne będzie oczywiście takie samo. Co prawdziwy świadek mówi o naszych czynach? Jak je ocenia? Najpierw musimy przyjąć, że Laodycea nie ma braków w uczynkach. Chrystus wyraźnie stwierdza, gdy zapewnia nas, że znam uczynki twoje. Nie kwestionuje on istnienia tych uczynków. Mamy ich obfitość, ale często są to złe uczynki. Na czym więc polega problem? Według wiernego i prawdziwego świadka problem naszych uczynków polega na tym, że nie są one ani zimne, ani gorące, lecz letnie. Tak on je ocenia. Spisane słowa Chrystusa pozwalają ustalić trzy rodzaje uczynków. Uczynki zimne, gorące i letnie. Co chciał Jezus przez to powiedzieć? Należy pamiętać, że Księga Objawienia jest napisana językiem symbolicznym, który musi być zinterpretowany w całości przez Słowo Boże. Jeśli uważnie się przyjrzymy, to odkryjemy, że Nowy Testament dzieli czyny na trzy kategorie: uczynki ciała, uczynki wiary i uczynki zakonu. Jestem przekonany, że ma to odniesienie do określenia ich przez Chrystusa w poselstwie do Laodycei jako uczynki zimne, gorące i letnie. Aby uświadomić sobie, co Jezus chce to powiedzieć, musimy zrozumieć każdy z rodzajów tych uczynków oraz w jaki sposób on się do nich odnosi. Uważam, że gdy Jezus mówi o zimnych uczynkach, wówczas odnosi je do tego, co Nowy Testament nazywa uczynkami ciała. Paweł mówi: ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Oznacza to, jestem upadłym, grzesznym człowiekiem. Nowy Testament konsekwentnie używa słowa ciało w znaczeniu duchowym w odniesieniu do naszej upadłej, grzesznej natury. Uczynki ciała to popełniane przez nas grzechy, nasze grzeszne zachowanie. Paweł wyraźnie pisze: jawne zaś uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. Wszystkie uczynki ciała możemy określić jednym słowem – grzech. Paweł wraca do tego tematu w liście do Rzymian, gdy pisze: wiem tedy, że nie mieszka we mnie to, jest w ciele moim, dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonanie tego, co dobre, brak. Mówi on, że jego ciało, to znaczy jego grzeszna natura, jest niezdolne do czynienia dobrego, gdyż mieszka w nim grzech. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, lecz w członkach swoich dostrzegam inny zakon,
który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich, w moim ciele. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Apostoł przyznaje, że dzięki pomocy Ducha Świętego może poznać, że zakon Boży jest dobry, ale w jego ciele, w grzesznej naturze, jest zniewolony przez grzech. Do chrześcijan w Rzymie pisze: nie ma ani jednego sprawiedliwego. Oto dlaczego Paweł oświadcza: zmysłowy, cielesny umysł jest wrogi Bogu, gdyż się zakonowi Bożemu nie poddaje, gdyż też i nie może. Innymi słowy, ciało nie może czynić dobrze. Jezus powiedział do Nikodema: co się narodziło z ciała, ciałem jest. Ciało nie nadaje się do zmiany. Jezus mówi Nikodemowi: cały twój fundament jest zły, próbujesz pełnić wolę Bożą ciałem, ale ciało zawsze pozostanie grzeszne. Musisz się na nowo narodzić, potrzebujesz innej mocy, mocy Ducha Świętego wewnątrz ciebie. Dlaczego możemy identyfikować uczynki ciała, zwane grzesznymi czytami, z zimnymi uczynkami wspomnianymi przez Jezusa w poselstwie do Laodycei? W Ewangelii Mateusza Jezus przepowiada stan ostatnich dni, w jakich żyjemy ty i ja. Mówi on: a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. Tutaj Jezus łączy słowo zimny z nieprawością albo grzesznymi czynami. Poza tym określenie uczynki ciała Nowy Testament zwykle stosuje, opisując grzeszne zachowanie, czyli uczynki ciemności. W krajach biblijnych dzień i światło są synonimami ciepła. Noc i ciemność są identyfikowane z zimnem. W 1980 roku prowadziłem serię spotkań pracowników w Egipcie. Później pastorzy zabrali mnie na górę Synaj, gdzie Mojżesz otrzymał 10 przykazań. W czasie dnia było okropnie gorąco. Czasem dochodziło do 45 stopni Celsjusza. Z drugiej strony noc była lodowato zimna, a ja zapomniałem zabrać ciepłe ubranie, gdyż wyruszyliśmy za dnia w czasie upału. Musiałem pożyczyć sobie trochę rzeczy, aby zachować ciepło. Nawet w moim śpiworze było zimno. Wiem, dlaczego Bóg był obłokiem dla Żydów za dnia w czasie wędrówki i słupem ognia w nocy. Dzięki Bożej łasce strzegł On Izraela przed zimnem w nocy i ochraniał przed gorącem w dzień. Poza Bożą łaską noc może być niewyobrażalnie zimna. Tak więc uczynki ciemności są takie same jak zimne uczynki. I oba określenia odnoszą się do grzechu, do uczynków ciała. Co oznaczają gorące uczynki? Muszą być przeciwieństwem zimnych uczynków. Jeśli zimne uczynki reprezentują uczynki ciała, jakie są wobec tego przeciwne? Czy nie mogą to być uczynki wiary? W liście do Galacjan Paweł przeciwstawia uczynki ciała owocom ducha. Mówi on: według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Tak więc owoc ducha jest przeciwieństwem uczynków ciała, a owoc ducha jest taki sam jak uczynki wiary. Sam Jezus dokonał tego połączenia, gdy powiedział: kto wierzy we mnie, ten ma dokonywać uczynków dobra, które ja czynię, i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Dlaczego Jego naśladowcy będą mogli dokonywać większych czynów po Jego powrocie do Ojca? Jezus odpowiada na to pytanie w innym miejscu, w czasie rozmowy z uczniami przed swoją śmiercią. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Innymi słowy, jeśli nie odejdę do mojego Ojca, nie będę mógł wysłać do was Ducha Świętego. Gdy chodzimy w wierze, Duch Święty, który mieszka w nas, dokonuje w naszym życiu uczynki Chrystusa, uczynki wiary. Uczynki wiary zawsze mają swój początek w Duchu Świętym. Wiara mówi: jestem do Twojej dyspozycji, Panie Jezu,
gdyż nic dobrego we mnie nie ma. Uczynki wiary są rezultatem mieszkającego w nas przez wiarę Jezusa. Paweł mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Jak zatem Chrystus może we mnie zamieszkać? Przez Ducha Świętego. Paweł pisze: ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. W uczynkach mojej wiary jest widoczny duch. Nie są to moje uczynki, lecz jest to owoc Ducha Świętego mieszkającego we mnie. Paweł pamięta o wierzących w Tesalonice, którzy wykonywali swoje uczynki wiary. Zaleca on Tytusowi, aby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. A Jakub traktuje uczynki wiary jako dowód usprawiedliwienia. Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego? Widzisz, że wiara współdziała z uczynkami jego, iż przez uczynki stała się doskonała. Uczynki wiary i owoc ducha są więc synonimami. To są te gorące uczynki, o których Jezus mówi w swoim liście do Laodycei. Na podstawie Pisma Świętego widzimy, że zimne uczynki reprezentują uczynki ciała. Gorące uczynki reprezentują uczynki wiary. A co reprezentują letnie uczynki? Letnie uczynki reprezentują mieszankę uczynków zimnych i gorących, usiłowanie łączenia uczynków ciała z uczynkami wiary. Biblia opisuje to jako uczynki zakonu. Co Pismo Święte mówi o uczynkach zakonu? Dobrze będzie rozpoznać to w liście do Galacjan, gdzie Paweł używa tego zwrotu trzykrotnie. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. W następnym rozdziale Paweł podaje powody, dlaczego uczynki zakonu nie mogą nas usprawiedliwić, bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu, są pod przekleństwem. Napisano bowiem: przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu. Co według Pawła oznacza sformułowanie uczynki zakonu? Wyjaśnia on w liście do Filipin, że pragnie być w Nim, w Jezusie Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Sprawiedliwość wywodząca się z uczynków zakonu jest samousprawiedliwieniem, czyli sprawiedliwością, którą sami wypracowujemy. Uczynki zakonu reprezentują samousprawiedliwienie osiągane przez własne wysiłki. Nazywa się to legalizmem. Język grecki z czasów Nowego Testamentu nie ma słowa o liczbie pojedynczej, które byłoby ekwiwalentem dla słowa legalizm. Tak więc Paweł używa wyrażenia uczynki zakonu, co wyraża tę samą myśl. Tam, gdzie spotykamy zwrot uczynki zakonu w pismach Pawła, możemy wstawić słowo legalizm, co można uznać za właściwe oddanie tego wyrażenia. Odnosi się to do naszych wysiłków celem postrzegania zakonu jako środka albo metody osiągnięcia zbawienia. Możemy więc powiedzieć, że uczynki zakonu, o których mówi Jezus w swoim liście do Laodycei, reprezentują uczynki ciała albo grzechu. Gorące uczynki reprezentują uczynki wiary, owoc wytworzony w naszym życiu przez Ducha Świętego. Jezus mówi jednak, że zna uczynki Laodycei, które nie są ani zimne, ani gorące, ale letnie. Wierzę, że te letnie uczynki reprezentują uczynki zakonu, a więc legalistyczne samousprawiedliwienie, będące usiłowaniem bycia posłusznym zakonowi w celu osiągnięcia zbawienia.
Zobaczmy, dlaczego tak jest. Jeśli ktoś ustala swoją własną sprawiedliwość przez posłuszeństwo zakonowi, to kto wykonuje uczynki, duch czy ciało? Oczywiście, że to nie działa Duch Święty, lecz własne ja. A zatem ciało jest źródłem wykonywanych uczynków. Jednak uczynki te przypominają czyny, jakie wykonuje Duch Święty w życiu wierzącego chrześcijanina. Zewnętrznie może trudno jest uchwycić różnicę. Na przykład dwoje ludzi odwiedza chorego. Jeden przychodzi w wyniku działania Ducha Świętego w jego wierzącym życiu, a drugi idzie w rezultacie swoich własnych usiłowań, by być posłusznym zakonowi i by zasłużyć na zbawienie. Dla oka obie czynności są takie same, ale motywacja czynu jest całkowicie różna. Innymi słowy, ciało, które należy do grzechu, zimne uczynki, wykonuje na zewnątrz rzeczy, które właściwie należą do Ducha Świętego i wiary, gorące uczynki. W tym sensie uczynki zakonu są letnie. Legalistyczna mieszanka zimnych i gorących, ciało podrabia Ducha Świętego. Czy pamiętasz młodego człowieka, który przyszedł do Jezusa i zapytał: co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? Jezus odpowiada mu: jeśli chcesz wejść do nieba, przez czynienie dobra musisz przestrzegać zakon. Młodzieniec pyta: którego zakonu? Czy jakiegoś specjalnego? 6 przykazań odnoszące się do naszych relacji z innymi, odpowiada Jezus. Wszystkie je przestrzegałem od młodości mojej. Uczynki tego młodego człowieka, jakie dokonywał w całym swoim życiu, były uczynkami zakonu. Uczynki zakonu to cielesne próby bycia dobrym. Wyglądają one zupełnie podobnie jak uczynki wiary. Czy ktoś, którego życie jest wypełnione uczynkami wiary, będzie zachowywał sabat? Oczywiście. Gdzie jest więc różnica? Różnica nie jest widoczna na zewnątrz. Jeśli ktoś zachowuje sabat, to nie pytamy, czy przestrzega właściwego dnia. Właściwe pytanie to, czy zachowujesz sabat bazując na uczynkach wiary, czy na uczynkach zakonu. Tak więc różnica między uczynkami wiary, uczynkami gorącymi, a uczynkami zakonu, uczynkami letnimi, tkwi w motywacji, która pokazuje, dlaczego są wykonywane. Na zewnątrz jednak niczym się nie różnią. Z drugiej strony uczynki zakonu i uczynki ciała są zupełnie różne. Kontrast między nimi jest wyraźny. Oba pochodzą z ciała, ale są sobie przeciwne. Uczynki ciała, zimne uczynki, to grzeszne uczynki jak cudzołóstwo, nienawiść itd. Uczynki zakonu, letnie uczynki, to sprawiedliwe czyny, ale na zewnątrz. Dlatego są letnie, gdyż ciało pretenduje do wykonywania uczynków ducha. Zimne są zmieszane z gorącymi. Uczynki zakonu wyglądają na zewnątrz jako dobre i dlatego są oszukańcze. Bardzo trudno jest przekonać samousprawiedliwiającą się osobę, że jej zewnętrzne dobro jest w zupełności złe. Ellen White określa problem Laodycei, posługując się tym samym słownictwem i zgadza się z ideą, że letniość jest obłudą. Mówi ona: wasze samousprawiedliwienie jest obrzydliwością dla Pana Jezusa Chrystusa. Słowa te odnoszą się do zborów i do wielu tych, którzy pracują w dziele Bożym. Co jest głównym problemem Laodycei? Samousprawiedliwienie. Jezus wypowiada przypowieść o królu, który zaprosił wielką liczbę gości na weselną wieczerzę przygotowaną dla swego syna. Przewidział specjalną szatę dla każdego gościa zaproszonego na ten bankiet. Ale jeden z gości odrzucił to ubranie i wszedł we własnej szacie. Ubrany był w swoje własne samousprawiedliwienie. Moje ubranie jest czyste, powiedział do króla. Nie potrzebuję twojego ubrania. Ellen White tak komentuje tę przypowieść. Samousprawiedliwienie nie jest weselnym ubiorem. Odejście od naśladowania światła, prawdy, jest naszym przerażającym niebezpieczeństwem. Poselstwo do laodycejskiego zboru pokazuje nasz stan jako ludu. Przekazuje też opinię Chrystusa dotyczącą naszego samousprawiedliwienia.
Są tutaj tacy, którzy wyznają, że przekazuje coś innego, służą Bogu, jednak liczą na swoje własne wysiłki w posłuszeństwie Jego zakonowi, w kształtowaniu prawego charakteru i pewności zbawienia. Ich serca nie są poruszone głębszym uczuciem miłości Chrystusa, ale szukają sposobu, by spełniać obowiązki chrześcijańskiego życia tak, jak gdyby Bóg tego wymagał od nich po to, by osiągnęli niebo. Taka religia nic nie jest warta. Letniość, legalistyczne samousprawiedliwienie jest zawsze bezwartościowe w oczach Jezusa. Rzeczywiście w swoim poselstwie do Laodycei wierny świadek umieścił wstrząsające zdanie, gdy mówi: „Obyś był zimny albo gorący”. Czy oznacza to, że Jezus wolałby raczej uczynki ciała niż letni stan i próby wykonywania dobrych rzeczy ze złych powodów? Najwidoczniej tak. Dlaczego możemy tak myśleć? Jezus mówi do samousprawiedliwiających się faryzeuszów, że daleko lżej będzie na sądzie Niniwie niż Izraelitom. Gdy Jonasz głosił Niniwczykom, że będą zniszczeni za swoje nieprawości uczynki ciała, ci odpowiedzieli pozytywnie i pokutowali przed Bogiem. Problem Niniwy był oczywisty. Bezbożne uczynki ciała i tego byli świadomi. Bóg nie miał trudności, aby przekonać ich o grzesznym stanie. Ale gdy Bóg powiedział Izraelitom, że ich uczynki zakonu były zupełnie złe, poczuli się obrażeni i odrzucili Go. Byli zaślepieni swoim stanem, dlatego że ich uczynki na zewnątrz wyglądały jako dobre. Takie uczynki pochodzą z ciała, ale sprawiają wrażenie, że są dobre. U Laodycei znajdujemy ten sam problem. Laodycea jest zaślepiona swoim stanem, gdyż jej letnie uczynki wydają się być tak dobre na zewnątrz. Najtrudniejszą dla nas rzeczą jest uznać, że nasz prawdziwy stan jest zły. Dopóki nie zrozumiemy, jacy naprawdę jesteśmy, tak długo rada wiernego i prawdziwego świadka jest dla nas aktualna. Jeśli uznamy swoją pozycję, to jesteśmy na dobrej drodze do jej zmiany. Zwróć uwagę na to, że lekarz musi najpierw znaleźć to, co jest złego u pacjenta, zanim da mu właściwe lekarstwo. Domyślał się, co jest u niego złe, ale nie był pewny. Czy prawdziwy świadek wie, co jest w nas złego? Odpowiedź jest oczywista. Czy może nas wyleczyć? On jest wielkim lekarzem. Ale zanim doktor może dokonać na tobie operacji, pacjent musi dać na nią pisemną zgodę. Podobnie i tu. Zanim Jezus może nas uleczyć, musimy wyrazić na to zgodę, aby odjął nasze kamienne serce, a wszczepił serce mięsiste. Dajmy mu przyzwolenie, a uzdrowienie jest możliwe. Najpierw jednak musimy uznać naszą potrzebę. Musimy przyjąć, że naszym problemem jest samo usprawiedliwienie, które wygląda tak dobrze na zewnątrz, ale tak niesmacznie dla Chrystusa. A dlaczego Bóg ma takie obiekcje co do samousprawiedliwienia? Czy błąd samousprawiedliwienia nie jest lepszy niż żadna sprawiedliwość? Czy nie lepiej być letnim niż zimnym?